już tego błędy, jak chodzi o piłkę nożną i przegrywaliśmy 3-0, następny błąd w końcówce meczu 4-0 i tak się skończyło. No nie wiem, rozmawiacie o tych błędach, spróbujecie je zawsze korygować, czy to tylko się kończy na jakichś tam upomnieniach, a potem zapominamy o grze? No coś próbujemy robić, ale widocznie mamy taką jakąś, jaką mamy i tak wyglądamy piłkarsko. Na dzień dzisiejszy jesteśmy bardzo słabi, no i to widać na meczach. Mam nadzieję, że wygramy 3 mecze do końca rundy i Prosna się utrzyma w okręgówce. Ja wiem, czy czegoś zabrakło Prośnie. Mi się wydaje, że my gramy z każdym przeciwnikiem o pełną pulę. I tutaj nam praktycznie się ten mecz otworzył bardzo fajnie. W tych dwóch meczach poprzednich u siebie, gdzie punkty straciliśmy, mieliśmy swoje szanse tak samo jak tutaj. Na początku meczu 2, 3, 4 i tego nie wykorzystaliśmy. Tutaj nam się mecz otworzył fajnie, 15 minut 2-0 i się grało lżej. Prosna, wiadomo, jest taki zespół, no, że jak im damy pograć, o tym wiedzieliśmy, to może być ciężko. Dlatego agresywnie wyszliśmy na nich, tak. No i swoje zdobyliśmy do przerwy. Potem już mieliśmy kontrolę na boisku, nie chcieliśmy forsować tego tempa za dużo. Mamy mecz w środę pucharowy z UKS-em. Też chcieliśmy tutaj kilku chłopaków gdzieś przeoszczędzić, tak, jakieś zmiany. No i pełna kontrola, także tutaj nad tym żeśmy dominowali.